internautów przemierzający srogie strony w internecie. Jesteśmy uczniami szkoły podstawowej imienia Józefa Zygmunta w Patrzykowie. Na początek kawałeczek historii nie zaszkodzi. Naszym patronem jest Józef Zygmunt, który nie tylko przyczynił się do powstania naszej szkoły, ale również był miejscowym bohaterem. Zainicjował usypanie pobliskiego kopca Kościuszki w miejscowości Święte. Poza tym założył jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Patrzykowie. Jesteśmy szkołą prowadzoną przez Stowarzyszenie Przyjazny Sylwetowo. Istniejemy dopiero 6 lat, ale prężnie działamy, zdobywamy wiedzę i świetnie się przy tym bawimy. W naszej szkole zawsze panuje miła i rodzinna atmosfera. Jednym słowem, wszyscy się tu dobrze znamy. U nas możesz czuć się jak w domu. Świetlica jest czynna od 7 do 17, więc nieważne, czy nie masz z kim zostać w domu, czy boisz się tego, możesz zostać tu aż do 17 i to bez żadnego problemu. Mamy zbiór książek około 5000 i to w jednej bibliotece, więc nawet nic nie robiąc, czekając do kształcasz się. A jeśli nie masz ochoty na czytanie, możesz pooglądać telewizję lub pooglądać drugą szkołę. Odebrać i podjechać? Spokojnie, są u nas codzienne odwozy. Zawsze cię przywieziemy i odbierzemy do domu o godzinie 13.20 i 15.10. Nie masz drugiego śniadania? Spokojnie, są tu u nas smaczne jak w domu obiady. A w czasie przerwy możesz zrobić zakupy w sklepiku szkolnym, a na drugiej przerwie zakupić drożdżówkę. Wygadałeś się? Nie. Co 2 tygodnie organizowane są wyjazdy na basen z trenerem i to za darmo. Ale basen to dopiero rozgrzewka. Dodatkowo na co dzień organizowane są rozmaite zajęcia dodatkowe. Matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, języka polskiego, języka angielskiego, plastyczne, muzyczne, teatralne, biblioteczne, religijne, no i SKS! Dzieciom z Afryki, zwierzętom ze schronisk i wszystkim potrzebującym.
pomoc nauczycieli oraz specjalistów. Surda pedagoga, tylko pedagoga i logopedy. A gdy jest ci źle i potrzebujesz się wygadać, pomocą służy pedagog szkolny. Oprócz tego, możemy liczyć na Panie z obsługi. Codziennie witają nas z uśmiechem. A gdy pali nas paluszek i główka, nigdy nie odmawiać krótkiej herbatki. Gdy przekroczysz próg naszej szkoły, zauważysz dwa boiska, na których nie tylko możesz pograć w piłkę, ale również pobawić się w berka. Ale i młodsi mogą skorzystać z placu zabaw. Nasi super nauczyciele wszystkie problemy zażegnają bez zawahania, a humor dopisuje im nawet w poniedziałek rano i trzyma do piątku, bo na weekend nie zadają nam pracy domowej. Zajęcia są prowadzone między innymi za pomocą tablicy multimedialnej oraz komputerów. A wszystko to możesz sprawdzić na naszej szkolnej stronie www.sfpatrzyków.szkolna-strona.pl.